Dzień dobry, wodniki. Witam Was w horoskopie miesięcznym na maj. Zobaczymy sobie, co może się wydarzyć w poszczególnych tygodniach maja. Jaki będzie Wasz cel? Czego się nie spodziewacie? Co z otoczenia? No i praca, miłość, rada. Zobaczymy. Wodniki, maj. Pierwszy tydzień. Jaka będzie energia pierwszego tygodnia? Królowa Buław. No, od razu sobie rozłożę karty na kolejne tygodnie. Maja. Tydzień, dobra. Królowa Buław to jest pierwszy tydzień, więc no, jakieś działanie się tutaj pojawia. Być może w pierwszym tygodniu będą ważne kwestie związane z szefową, z jakimś przedsięwzięciem, pracą, przedsiębiorstwem. No tutaj może być ważna kobieta z żywiołu ognia, czyli na przykład baran, lew lub strzelec. To może być przyjaciółka, siostra, szefowa, tak jak mówiłam. Więc tutaj takie kwestie mogą być związane. Oczywiście to możecie być też wy przedstawieni w tej karcie. W każdym bądź razie, no to jakieś ważne decyzje, zarządzanie. Zobaczmy dalej. Drugi tydzień. Drugi tydzień maja. Kochankowie, czyli dylematy, wybory. Mogą być tutaj ważne jakieś kwestie związane właśnie z wyborem. Może trzeba będzie podjąć jakiś wybór, coś trzeba będzie wybrać, jakąś opcję, jakąś możliwość. Tu mogą być jakieś oferty, propozycje i po prostu będziecie musieli się zdecydować na coś lub na kogoś. Więc jakieś dylematy w drugim tygodniu maja się szykują. W trzecim tygodniu koło fortuny. No to los może Wam sprzyjać. Mogą się tutaj dziać rzeczy, które dzieją się w sposób cykliczny, które się w jakiś sposób powtarzają. Czyli jakaś powtarzalność może być w tych kwestiach, w jakichś sytuacjach lub spotykaniem się z jakimiś osobami. Tu mogą być jakieś zmiany, tu mogą być nieprzewidywalne w ogóle sytuacje, nieprzewidziane jakieś zwroty akcji. Może być tak, że los Wam będzie pomagał, może być tak, że los Wam troszeczkę będzie przeszkadzał, może Wam pomagać. Na przykład jakaś wygrana może być, tak, ale może Wam też coś blokować, może kłaść Wam kłody pod nogi. Dla każdego to może być coś innego. W każdym bądź razie koło fortuny to również zmiany, więc jakieś zmiany być może się też szykują w tym trzecim tygodniu. Jeśli chodzi o czwarty tydzień, dziesiątka mieczy, to karta zakończeń. To karta dla niektórych jakiegoś rozczarowania. To karta, kiedy już gorzej być nie może. Dzieją się sytuacje, czy takie, które są krzywdzące, czy dzieją się jakieś, spotykacie osoby, które w jakiś sposób no, są na przykład nieuczciwe, w jakiś sposób was tutaj mogą zranić. A w każdym bądź razie dziesiątka mieczy to zakończenia. Ogólnie rzecz biorąc, czyli coś może się tu zakończyć, jakaś sytuacja, jakiś etap, jakaś relacja, znajomość. Dla każdego to może być coś innego. No dobrze, no dobrze. A zobaczmy, co będzie Waszym wyzwaniem w maju. Co będzie wyzwaniem, celem w maju? Królowa Mieczy i Karta Wieży. No, tutaj mogą być jakieś sytuacje związane z urzędami, więc w maju może będziecie coś załatwiać. Może ktoś z Was na przykład nie dostanie jakiegoś pozwolenia. Coś się tutaj nie uda, jeśli chodzi o jakieś urzędy dogadania się, i tu mogą być jakieś kwestie właśnie z tym związane. Może jakiś wyrok sądowy będzie nie po Waszej myśli. Ktoś może z Wami nie współpracować, w sensie jakiś adwokat, czy też ktoś tu może postawić na przykład mylną diagnozę, jeśli mówimy o lekarzu. Może być tak, że po prostu coś tutaj się nie uda. Być może coś będziecie załatwiać w maju. To mogą być sprawy, jeśli chodzi o jakieś umowy, podpisywanie jakichś umów, więc tutaj jakaś kontrola również to może być. Więc tutaj no, trzeba będzie coś zacząć od nowa. Albo tą umowę przeczytajcie dokładnie, bo ta umowa może być niekorzystna dla Was. Tutaj mogą być, tak jak powiedziałam, jakaś kontrola. I ta kontrola też może
no, przynieść nieoczekiwany zwrot, tak naprawdę. Tutaj, no, ktoś może po prostu wam nie dać jakiegoś pozwolenia, ktoś może zakończyć jakąś działalność, tak naprawdę, waszą. No, możecie się nie spodziewać jakichś tutaj takich sytuacji, czyli na przykład tak jak kontrola, to może być niezapowiedziana jakaś taka sytuacja. Tutaj tak samo z urzędu na przykład jakaś rozmowa, telefon, spotkanie z jakimś urzędnikiem, osobą oficjalną, to może być policjant również, więc też to może być takie zaskoczenie dla was. Tu może być jakaś taka sytuacja, no, która was, no, zaskoczy w jakiś sposób. Może dla niektórych nie być miła po prostu. Innym da do myślenia tak naprawdę, bo no, karta wieży to jest karta, która tak naprawdę, no, niszczy wszystko, co jest nietrwałe, tak w sumie, więc jak gdyby, no, z jednej strony pomaga, z drugiej strony, no, może nie przeszkadza, ale po prostu robi tak, powoduje to, że musimy zacząć patrzeć trochę inaczej na pewne sprawy, pewne rzeczy. Tu może się całkowicie coś na przykład nie udać, tak? I trzeba będzie zacząć od nowa. Więc karta wieży mówi o tym, może i dobrze, im szybciej na przykład wyjdą pewne rzeczy na jaw, to tym lepiej, z tego względu, że no, mniej na przykład poniesie się strat finansowych z tego tytułu, czy tam jakichś innych. W każdym bądź razie to pokazują się sprawy oficjalne, tak naprawdę. To byłoby celem waszym lub wyzwaniem, tak? W tym miesiącu. No dobra, a czego się nie spodziewacie? Zobaczmy. Czego się nie spodziewacie, czego nie widzicie? Pazik kielichów i królowa monet. No, powiedziałabym, że możecie na przykład nie mieć czasu, nie dostrzegać na przykład dziecka, jego potrzeb, więc tutaj być może karty sugerują, żeby właśnie też zaopiekować się na przykład dzieckiem. Tutaj mogą być te sprawy, o których wcześniej mówiłam, ten wyzwanie, cel, sprawy urzędowe, może dotyczyć tutaj jakaś rozprawa dzieci. Alimenty. Może nie dostaniecie takich alimentów, jakie byście chcieli dostać. No więc właśnie. Więc tak, jeśli chodzi, wracając do tego, czego się nie spodziewacie, czego nie widzicie w maju. Być może jakaś szansa się pojawia na zarobienie pieniędzy. Ktoś, jakaś kobieta może wam coś oferować, coś może proponować, może między wierszami coś mówić i może warto z tego skorzystać, bo to jest pokazane jako okazja, szansa, jakaś nowa możliwość. Więc tutaj, jeśli chodzi o sprawy zarobkowe, no to faktycznie coś nowego może się kreować dla was. Tak naprawdę nie spodziewacie się, że ktoś może wam do was wyciągnąć jakąś pomocną dłoń, albo że ktoś wam jakąś ofertę przedstawi, jakaś kobieta prawdopodobnie. Może być też tak dla niektórych, no właśnie, że nie widzicie, że tutaj, tak jak zaczęłam mówić o tych sprawach sądowych, o alimenty, czy na opiekę nad dzieckiem, mogą być takie kwestie, no to tutaj może nie wyjdzie to tak, jakbyście chcieli, ale i tak wyjdzie dobrze. Nie dostrzegacie tego, że ta sytuacja się wyklaruje, że tu będzie naprawdę dobrze, pozytywnie, ponieważ tutaj, jeśli chodzi o pazika kielichów i królową monet, pokazuje się taka stabilizacja, bezpieczeństwo, początek jak gdyby budowania tej stabilizacji, więc tutaj może przyznanie dzieci wam, opieka, coś takiego nad dziećmi na przykład, więc tutaj od nowa coś może się zacząć kreować, to bezpieczeństwo rodzinne na przykład. Czy z tym dzieckiem, więc tutaj coś takiego może być. Tak jak mówię, no, jakieś szanse na pieniądze, na zlecenie, na zarobek mogą być. No dobra, a zobaczmy, jak otoczenie. Jakie otoczenie, jakieś zewnętrzne możliwości, czy zobaczmy, czy wam pomaga otoczenie w ogóle, czy nie. Karta świata i kapłanka. Świat i kapłanka, no, powiedziałabym, że otoczenie jest otwarte, pełne możliwości. Tak naprawdę jest ktoś obok was, prawdopodobnie kobieta, to może być matka, siostra, przyjaciółka, która jest w stanie wam pomóc, doradzić w jakichś tam waszych, no, być może zamierzeniach, planach.
Więc może warto się skonsultować z tą kobietą. Macie na kogo liczyć tak naprawdę. Jeśli chodzi o jakieś otoczenie w ogóle z zewnątrz, no to powiem tak, że otwierają się dla Was jakieś perspektywy. Musicie się dobrze mocno zastanowić nad nimi, bo tutaj jest szansa poznania nowych ludzi, nowego w ogóle nowych możliwości, może jakaś przeprowadzka, podróż się szykować dla Was, więc gdzieś to może tak być, że no, będziecie potrzebować się kogoś doradzić na przykład, albo będziecie musieli się kierować na przykład intuicją w czy na przykład jakimś odczytaniem, wiedzą, więc taką mądrością powiedziałabym, jeśli chodzi o jakieś nowe kontakty, bo tutaj się pojawiają nowe możliwości, więc jakieś perspektywy mogą się otworzyć, więc tutaj kierujcie się faktycznie tą mądrością. Kapłanka to jest bardzo mądra kobieta i albo mówię, doradźcie się kogoś, bo macie taką osobę w otoczeniu, na którą możecie liczyć, polegać, na której możecie, a jeśli nie, to może wy jesteście tą kapłanką, więc tutaj też jest pokazane, żebyście po prostu słuchali siebie, tego, co wy wiecie na dany temat, na temat danej osoby na przykład, czy tych możliwości, które się tu mogą przed wami otworzyć w tym miesiącu. No w maju mogą być jakieś wyjazdy gdzieś, za granicę nawet. Dobrze, jeśli chodzi o pracę, zobaczmy, jak tam praca się przedstawia w maju. Król buław i as buław. No, powiedziałam, no buławy, dużo się dzieje. Czyli faktycznie tu mogą być jakieś nowe możliwości, nowa praca, być może rozmowa kwalifikacyjna dla tych, którzy szukają pracy. Tutaj mogą się pojawiać ogień, widać, że chcecie. Tutaj jest, powiem tak, zarządzanie nowymi przedsięwzięciami. Nowe perspektywy, nowe inwestycje, powiedziałabym. Jest ogrom działania, może tu się dużo dziać, może być dużo klientów, może być dużo usług do zrobienia, może być w ogóle dużo planu. Jakiś plan niektórzy mają na przykład do zrobienia, tak, w ciągu miesiąca, więc tutaj naprawdę może być po prostu nadmiar tej pracy aż. Może się dziać, możecie być kreatywni, nowe pomysły, więc tak jak mówię, no jakiś nowy pomysł, który rozmowa z szefem na temat czegoś nowego, kreatywnego, jakieś spotkanie, tak, czyli rozmowa kwalifikacyjna jak najbardziej. No a jeśli pracujecie, to tutaj też może się dużo dziać. Tu mogą być jakieś nowe pomysły, szef może wdrażać jakieś nowe kwestie, tak jak mówię, nowe przedsięwzięcia. Kreatywność tutaj się pojawia ogromna. Przedsiębiorczość, chęć działania, energia, potencjał. No naprawdę, w pracy dużo się dzieje, ale pozytywnie oczywiście. Miłość. No macie trochę tych buław. Rycerz buław i 8 kielichów. No właśnie. Rycerz Buław. Rycerz Buław mówi o. Rycerz Buław mówi o flircie, romansie, więc tutaj może być tak, że niektórzy z Was po prostu odchodzą z tego. Niektórzy będą być może rezygnować z relacji na rzecz tego właśnie romansu czy flirtu, a niektórzy właśnie będą chcieli w to iść. To może to być taka nowość, może się tu pojawić jakaś propozycja od mężczyzny, możliwe, że z żywiołu ognia, czyli baran, lew lub strzelec. Więc w miłości może być też tu jakaś podróż, tak? Tutaj było też mówione o podróży, więc też może się pojawiać jakaś wspólna podróż z tym mężczyzną, odejście od czegoś. Więc mówię, niektórzy mogą porzucać jakieś romanse, flirty, coś, co jest nietrwałe, coś, co jest takie chwilowe, a inni mogą dopiero to dostrzec, tak? To może przyjść ten flirt do Was i niektórzy mogą się na niego skusić. Więc to może być, no, w zależności od tego, jaką macie sytuację. Jeśli pytacie, czy możecie kogoś nowego poznać, tak, jak najbardziej. A możecie poznać kogoś nowego. Nie mówię, że to będzie ktoś stały. W maju pokazuje się raczej jako flirt, romans, no ale też coś, jakieś jednak coś może się dziać, tak? A więc jakaś tam zabawa, powiedzmy, w cudzysłowie, może być. Niezobowiązująca oczywiście. Natomiast jeśli mówimy o tych relacjach, no to tak jak mówię, tu jakiś romans może się pojawić, flirt, a może być podróż wspólna gdzieś, jakieś zmiany mogą być również w relacjach stałych, a być może coś będziecie zostawiać, opuszczać, może będą potrzebne jakieś rozmowy, żeby sobie powiedzieć, co nie działa, co działa, ale podróż tu mocno dosyć się zarysowuje jakaś, może będziecie sobie coś planować, jakiś wyjazd wspólny, a może osobny. Też tak może być. No dobra, a zobaczmy, jaka jest rada. Jaka jest rada na maj dla Was?
As mieczy mówi o tym, żeby kierować się rozumem, żeby kierować się intelektem, żeby decyzje podejmować w sposób mądry, przemyślany, konkretny. As może mówić również o szczerości, as mieczy, o szczerości, natomiast ogólnie może być radą to też, że jakieś szanse, możliwości nowe mogą się pojawić i tutaj, żebyście korzystali z tych szans, możliwości. Tu mówiłam też o jakichś szansach, nowościach, tak? Że się tego nie spodziewacie. Więc możliwe, że coś nowego może się pojawić. No, to może być coś ciekawego, jakiś pomysł nowy. To może być naprawdę coś zaskakującego, taki impuls, jakaś myśl, która może być taką złotą myślą, więc możliwe, że w tym miesiącu coś takiego właśnie się pojawi u Was. No i przede wszystkim kierujcie się, no, intelektem, wybierajcie po prostu mądrze. Do usłyszenia, pozdrawiam Was, cześć.